Zamach w Nowym Jorku. Burzliwy akt terroru obłąkanego osobnika. Zbiorowy gwałt na 16-latce. Oprawcy kręcili film i robili selfie. Nie pomogła koleżance, tylko nagrała gwałt. Film na żywo trafił do sieci. To jest cieniowy, poranny przegląd prasy. A ja mam na imię Michał. Cześć, witam Cię w Cieniach Przyszłości. Chciałbym dzisiaj z Tobą parę nagłówków z prasy przejrzeć. Konkretnie korzystam ze strony internetowej rmf24.pl. Nie jest to żadna reklama tej strony. Po prostu dziś, kiedy się obudziłem rano, wszedłem na tę stronę i przeczytałem kilka artykułów, które mnie poruszyły i chciałbym razem z Tobą je przestudiować i skomentować. Zaczynamy od pierwszego, od zamachu na Manhattanie w Nowym Jorku. Tytuł brzmi: Zamach w Nowym Jorku, tchórzliwy akt terroru obłąkanego osobnika. Co tam się wydarzyło? Co tam czytamy na stronie RMF24? Zamachowiec, 29-letni Saifullo Saipow, posiadający prawo stałego pobytu w USA, o godzinie 15.05 czasu lokalnego we wtorek, 20.05 czasu polskiego, wjechał furgonetką wynajętą w stanie New Jersey w sklepie sieci materiałów budowlanych Home Depot na ścieżkę rowerową na brzegu rzeki Hudson. Jadąc z prędkością powyżej 90 km na godzinę, w ciągu minuty zamachowiec przejechał, jadąc z północy na południe, około 20 przecznic. Podczas tego rajdu taranował spacerowiczów, rowerzystów i ich rowery ustawione na poboczu. Śmierć na miejscu poniosło 6 osób, w tym obywatele Argentyny i Belgii. Dwie osoby zmarły w wyniku odniesionych obrażeń w szpitalu. 11 osób odniosło obrażenia. Wśród ofiar tego śmiertelnego rajdu byli też imigranci z Uzbekistanu. Potem czytamy, że zamachowiec wyskoczył z pojazdu, podczas ucieczki wykrzykiwał Allahu Akbar. No, został postrzelony w brzuch, przewieziony do szpitala na Manhattanie, ale po przebytej operacji władze określiły jego stan jako zadowalający. Tak, najbardziej mi się spodobało, w cudzysłowie, stwierdzenie: podczas tego rajdu taranował spacerowiczów, rowerzystów i ich rowery ustawione na poboczu. Tak, wiesz, staranować to może kogoś, nie wiem, w biedące na przykład, bijąc się o świeżaki w kolejce, bo teraz jest modne, prawda, że wszyscy sobie wyrywają je z rąk. Wtedy możesz kogoś staranować. A w momencie, kiedy masz plany na życie, kiedy cieszysz się, bo może kogoś poznałeś, kiedy już planujesz, co zjesz dzisiejszego dnia, gdzie jutro pójdziesz, co będziesz robił, a nagle uderza w ciebie ciężarówka, która wciąga cię pod koła, to nie jest taranowanie, wybacz. Spróbuj włożyć sobie palec między drzwi a futrynę i drzwi zamknąć, ale zamknąć do samego końca, aż twój palec będzie zmiażdżony. To będziesz miał, powiedzmy, w drobnym procencie odczucie tego, co przeżyły te ofiary taranowane, w cudzysłowie, przez tego psychopatę. Bo zarzucisz mi może, czemu epatuje śmiercią, czemu się tym fascynuje, czemu mówię o tak brutalnych rzeczach. Wiesz, dobrze jest nazywać prawdę po imieniu. Dzisiejsze czasy, kiedy nie możesz nic powiedzieć, bo ktoś się może poczuć urażony. Z drugiej strony są czasami, kiedy coraz więcej brutalnych rzeczy się dzieje, których nikt nie chce nazwać po imieniu. Dlaczego? Nie wiem. Do tej sprawy jeszcze wrócimy. Drugi news. Zbiorowy gwałt na 16-latce. Oprawcy kręcili film i robili selfie. Wiem z opowieści już kilku osób, jak wygląda gwałt. Nie chcę mówić nic więcej na ten temat. Uważam, że gwałt jest tak samo ciężkim przestępstwem jak morderstwo, ale to jest moje prywatne zdanie, niekoniecznie może zdanie Cieni Przyszłości. Więc czytamy w tym newsie: 16-letnia dziewczyna została zgwałcona przez 33 mężczyzn. Oprawcy sfilmowali akt, a wideo opublikowali w internecie. Do tego brutalnego gwałtu doszło w Rio de Janeiro. Policja zatrzymała 4 bandytów. My jesteśmy tą 30, która sprawiła, że ona jest w ciąży, mówi na filmie jeden z bandytów. W tle słychać śmiech. Na wideo widać też kilku mężczyzn pozujących przy nagiej, nieprzytomnej dziewczynie. Robią sobie selfie. 16-latka została wcześniej otumaniona narkotykami, które podał jej własny chłopak. Nie pamięta, co się z nią działo. Ocknęła się na drugi dzień. Wokół niej byli uzbrojeni mężczyźni. Powiem ci, że kiedy
przeczytałem to, że została otumaniona narkotykami, to poczułem ulgę. Chociaż nie pochwalam narkotyków w żadnym razie i nie znoszę ich i w ogóle uważam za coś diabelskie. To jednak w tym momencie, jeżeli ona nie czuła, co z nią robią, to naprawdę to cieszę się, że została otumaniona. Nie mieści mi się w głowie, nie chcę też tu na antenie za dużo mówić na ten temat, nie mieści mi się w głowie, w jaki sposób dziewczyna może zostać zgwałcona przez jednego, a co dopiero przez ponad 30 mężczyzn. Ale czytamy o tym, że tak się stało, że co więcej, całe wydarzenie zostało nagrane i co jest najgorsze, oprawcy po prostu śmiali się z tego, co się stało, uważając to za coś fajnego i miłego. A propos śmiania się, a propos znieczulenia, trzeci news, który dziś wybrałem. Nie pomogła koleżance, tylko nagrała gwałt. Film na żywo trafił do sieci. Co się stało? Szokujące zachowanie 18-latki z amerykańskiego Ohio. Dziewczyna była świadkiem gwałtu nad 17-letniej koleżance. Nie pomogła jej, tylko nagrywała sceny seksualnej przemocy. Gwałt na żywo dzięki aplikacji Twittera Periscope obejrzało tysiące internautów. Trwa wyjaśnianie motywu postępowania 18-latki. Merina Lonina chodzi z ofiarą do tej samej szkoły. Dziewczyny poznały gwałciciela 29-letniego Raymonda Gatesa dzień przed zdarzeniem w jednym z centrów handlowych. Mężczyzna zaproponował nastolatkom spotkanie. Przyniósł na nie alkohol. To właśnie wówczas doszło do gwałtu. Merina Lonina odpiera zarzuty. Twierdzi, że przez 10 minut nagrywała gwałt, bo chciała nastraszyć sprawcę i mieć dowody. Była jednak wyraźnie rozbawiona sytuacją. W tle słychać jej chichot i w pewnym momencie wołanie ofiary o pomoc. Twoja najlepsza przyjaciółka, BFF, jak mówią młodzi teraz, twoja najbliższa przyjaciółka, na którą zawsze mogłaś liczyć, o której wiesz, że cię nie zostawi, nie zdadzi, w momencie, kiedy ktoś wdziera się do twojej prywatności, do strefy, która jest tylko twoja, którą chciałaś oddać wybranemu przez siebie, zamiast pomóc ci, ona to nagrywa i się jeszcze z tego śmieje. Ktoś mi zarzuci, że generalizuje, że może nie mam racji, ale że nie powinienem generalizować i wszystkich wrzucać do jednego wora, ale wiesz, za dużo widzę naokoło i ty pewnie też widzisz naokoło gonitwy za lajkami. Gonitwy za lajkami, za tym, żeby ludzie oglądali, żeby nieważne, co o tobie mówili, ale żeby po prostu mówili, taki film, nagranie na żywo z gwałtu, o, to da mi tyle lajków, będę kimś, będę celebrytką. Po co to wszystko ci mówię? No mówię ci to wszystko po to, żeby ci pokazać, do czego jest człowiek zdolny bez Boga. Do czego człowiek, który odrzuca Boga, który w Niego nie wierzy, który nie chce mieć z Nim nic wspólnego, do czego jest zdolny. Człowiek, kiedy wyzbywa się cząstki Boga w sobie, kiedy odsuwa Boga od siebie, staje się po prostu zwierzęciem, staje się, a nawet gorzej niż zwierzęciem, staje się narzędziem w ręku diabelskim, staje się po prostu narzędziem w ręku szatana. Pismo Święte mówi o tym, że tak będzie. Pismo Święte mówi, że będą dwie postawy na tej ziemi przed przyjściem Chrystusa. Pierwsza jest opisana chociażby w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, wiersze 1-3. Czytam dzisiaj z Biblii Tysiąclecia, może słówko wyjaśnienia. Pewna osoba nie tak dawno powiedziała, że nie chce słuchać za bardzo o Biblii i tak dalej, czy tego, co jest w Biblii, z moich ust, czy ponieważ korzystam ze swojej jakiejś Biblii, ze swojej, a nie z tej prawdziwej, czystej, która zawiera na pewno dobrą naukę w domyśle katolickiej. Dlatego postanowiłem, że częściej będę korzystał z Biblii Tysiąclecia, która to Biblia jest bardzo dobrym przekładem, trzeba to przyznać, a przy okazji nauki w niej zawarte nie różnią się z, nie wiem, z Biblią Warszawską, z Biblią Gdańską, bo się nie mogą różnić, ponieważ to jest Słowo Boże, prawda? Niemniej jednak postanowiłem czytać z Biblii Tysiąclecia. Dziś czytam właśnie z tego przykładu. Więc
Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, wiersze 1 do 3. Czytamy tam takie słowa. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. Pierwsza postawa to jest pokój i bezpieczeństwo. Zauważ, jak ludzie dziś podchodzą? Jeżeli mi jest dobrze, to świat jest wspaniały. A nic złego się nie dzieje gdzieś tam, coś tam, ale nieważne. Ważne, żeby mi było dobrze, nie? Tak ludzie podchodzą. Dążą do tego, żeby mi było. Żeby każdemu z nich osobiście było dobrze, a reszta to tam nieważne. Ważne, że mi jest dobrze. A jeżeli mi jest dobrze, jeżeli ja czuję pokój, jeżeli ja czuję bezpieczeństwo, to jest wszystko w porządku, nie? To jest wszystko w porządku. No nie jest tak do końca w porządku, bo cała Biblia, całe chrześcijaństwo się zawiera w nakierowaniu się, ukierunkowaniu się nie na samego siebie i na to, żeby mieć lajków na Insta jak najwięcej, tylko na chrześcijaństwo polega na ukierunkowaniu się na drugiego człowieka. Przede wszystkim. Ale to jest jedna postawa. Druga postawa, która będzie tuż przed przyjściem Chrystusa, a w dzisiejszym codziennym cieniowym, przepraszam, porannym przeglądzie prasy widzimy po tych wydarzeniach, które przytoczyłem, że faktycznie przyjście Pana się przybliża, więc druga postawa, która będzie pojawiać się na świecie, to jest postawa, która jest opisana w Ewangelii Łukasza, na przykład w 21 rozdziale, 26 wierszu. Spójrz ze mną tam. Łukasz 21-26. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Dziękuję Bogu, że mieszkam w Polsce, a nie na przykład w Niemczech czy Francji. Może strach ma wielkie oczy, może nie jest tam faktycznie tak źle w kontekście zamachów i niepokoju, ale tym niemniej cieszę się, że Polska jeszcze, że Bóg jeszcze ochrania Polskę od tego. Ale czytamy tutaj w Łukaszu, że ludzie po prostu będą mdleć ze strachu, będą omdlewać z trwogi, będą drętwieć przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Nie wyobrażam sobie, żeby człowiek potrafił normalnie funkcjonować, zajmować się jakimikolwiek wyższymi rzeczami i sprawami, jeżeli boi się po prostu o swoje życie, jeżeli wychodzi nie wiedząc, czy nie zostanie wciągnięty pod koła półciężarówki, która na przykład pozbawi go nogi albo ręki, albo życia po prostu w brutalny, bolesny sposób. Ludzie nie są w stanie myśleć o jakichś wyższych sprawach, tylko koncentrują się bardziej na po prostu na przeżyciu, na prostych sprawach. Mówiliśmy w sumie o tym coś więcej z Szymonem razem w odcinku o strachu. Jeśli chcesz to zajrzeć do tego odcinka, to jest kilka odcinków wcześniej na naszej stronie. Więc ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. No i teraz pytanie, do której grupy ty się chcesz zaliczyć? Czy chcesz się zaliczyć do grupy, która jeszcze jest wrażliwa na to, co się dzieje i nie jest jej obojętne to, że dziewczyna została zgwałcona przez 30 ponad facetów, bo nawet nie chcę ich nazywać mężczyznami? Nie jest ci to obojętne? Nie jest ci obojętne, że najlepsza przyjaciółka nagrywa gwałt na swojej koleżance i wrzuca go do sieci w pogoni za lajkami? Powiesz mi, ale co ja mogę zrobić? Przecież sam świata nie zbawię. No tak, to jest piękny, wspaniały argument, po prostu go uwielbiam. Świata zmienić nie mogę? No to mogę mieć wyrąbane na to, co się dzieje na świecie, nie? Co mnie to obchodzi przecież? I tak nie zmienię. No owszem, ale możesz zmieniać wokół siebie, możesz zmieniać siebie, możesz zmieniać tych, którzy są obok. Możesz ich kierować ku dobrym sprawom, a nie ku złym. Do której grupy chcesz się zaliczyć? Do tej, którzy powiedzą, że jest pokój, że jest bezpieczeństwo. Mi jest dobrze, mam pieniądze, mam co jeść. Co ja się będę przejmował resztą świata? Czy do grupy, która będzie mdleć ze strachu, będzie po prostu drętwieć z trwogi przed tym, co ma przyjść? A ja, mój drogi słuchaczu, przeglądu dzisiejszego, cieniowego przeglądu prasy, ja chcę należeć do trzeciej grupy, do której cię też zapraszam. Grupy, która powie,
słowami proroka Jeremiasza z 16 rozdziału 19 wiersza. Pan moją siłą, moją twierdzą, moją ucieczką w dniu ucisku. Do ciebie przyjdą narody z końców ziemi i powiedzą, przodkowie nasi odziedziczyli tylko kłamstwo, nicość pozbawioną jakiejkolwiek mocy. Sam początek tego wiersza. Pan moją siłą, moją twierdzą, moją ucieczką w dniu ucisku. Czy słowami z drugiej, Księgi Samuela, 22 rozdziału wiersza 3. Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrona. Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy. Boża wola, jaka jest, tego nie wiadomo, ponieważ myśli pańskie to nie są myśli ludzkie. Ale pamiętaj, że Bóg chce zawsze dla ciebie tego, co najlepsze. Pamiętaj, że w obliczu tego, co się dzieje naokoło, tego zezwierzęcenia, tego, co się dzieje coraz gorzej, coraz gorszych wydarzeń, które są na świecie, tego, kiedy człowiek jest coraz bardziej podobny po prostu zwierzęciu, zamiast być tą koroną stworzenia, tym najwyższym ze wszystkich stworzeń. Kiedy zaczynasz się bać drugiego człowieka, zamiast on być twoim bliźnim, staje się potencjalnym twoim mordercą, gwałcicielem. Kiedy naokoło szaleje coraz bardziej egoizm. Egoizm, który, jak nieraz mówię, leży u podstaw każdego grzechu i leżał u podstaw grzechu Lucyfera w niebie. W momencie, kiedy szaleje dookoła egoizm, kiedy ty jesteś najważniejszy, kiedy twoje lajki są najważniejsze, kiedy to, żeby o tobie mówiono, jest najważniejsze. W takich czasach ja chcę powiedzieć jeszcze raz. Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrona. Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy. Tak jak Pan mnie wyzwala, tak może i Ciebie wyzwolić, jeśli tylko tego zechcesz. Dzięki za uwagę. Jeżeli podobał Ci się nasz przegląd, poranny przegląd prasy, to proszę, zostaw suba na YouTubie, zostaw łapkę w górę, przepraszam, a jeśli chcesz, to zobacz też inne nasze odcinki, między innymi jeden z ulubionych odcinków Szymona o napominaniu, to jest odcinek 40 Cieni Przyszłości, znajdziesz go na naszej stronie cienieprzyszłości.pl w zakładce archiwum. Zresztą mamy również mnóstwo innych ciekawych filmów i audycji. Jeszcze raz dzięki Ci za uwagę. Ja mam na imię Michał, to były Nowe Cienie Przyszłości. Cześć.